Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz, poinformował, że prezes IPN, Karol Nawrocki, planuje wziąć urlop na czas trwania kampanii prezydenckiej. Decyzja ta jest odpowiedzią na pytania Wirtualnej Polski dotyczące zaangażowania Nawrockiego w działalność polityczną w kontekście przepisów ustawy o IPN. Ustawa ta stanowi, że prezes Instytutu nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, która byłaby sprzeczna z godnością jego urzędu. Rzecznik IPN podkreślił, że Karol Nawrocki nie jest członkiem żadnej partii, a jego kandydatura została zgłoszona przez Komitet Obywatelski. Dodał również, że ustawa nie zabrania prezesowi IPN kandydowania w wyborach na prezydenta. Dr Leśkiewicz zapewnił, że do momentu oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej Karol Nawrocki będzie nadal pełnił swoje obowiązki, kierując Instytutem. Jak stwierdził rzecznik, prezes ma nienormowany czas pracy i zapewnia, że wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością. Mogę zapewnić, że od momentu startu kampanii wyborczej nie będzie jej łączył z funkcją prezesa IPN, oświadczył Leśkiewicz. W odpowiedzi na dopytywania o ewentualną rezygnację Nawrockiego ze stanowiska, rzecznik wyjaśnił, że w grę wchodzi jedynie urlop. Prezes Karol Nawrocki na czas udziału w kampanii wyborczej będzie przebywał na urlopie, potwierdził dr Leśkiewicz. Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, podczas spotkania w Rypinie poinformował, że oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej w ramach wyborów prezydenckich nastąpi 8 stycznia. Wtedy to jako marszałek Sejmu ogłosi decyzję o terminie pierwszej tury wyborów. Do czasu ogłoszenia oficjalnej kampanii Karol Nawrocki ma uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze naukowym, edukacyjnym i memoratywnym, organizowanych przez IPN lub na zaproszenie władz państwowych, samorządowych bądź organizacji społecznych. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej zapewnił, że kalendarz aktywności Nawrockiego jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie w żaden sposób powiązany z jego funkcją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sam Karol Nawrocki podczas wtorkowego spotkania w Sochaczewie nie złożył tak jednoznacznej deklaracji w sprawie urlopu jak jego rzecznik. Podkreślił, że na spotkanie przyjechał prywatnym samochodem, a dopytywany o urlop odpowiedział, że rozważa taką możliwość. Będę na pewno posiłkował się urlopem w tych momentach, w których będzie to niezbędne, powiedział. W kontekście zaangażowania Karola Nawrockiego w kampanię prezydencką pojawiły się głosy krytyczne. Europoseł Robert Biedroń stwierdził, że oczekuje rezygnacji Nawrockiego z funkcji prezesa IPN, powołując się na przepisy ustawy o IPN. Jego zdaniem prawo w tej kwestii nie jest do końca jasne. Jednak zasady etyczne wymagają wycofania się z pełnienia funkcji, wzięcia urlopu lub wyznaczenia zastępcy.